9 złotych. 9 złotych za puszkę napoju. Od doktora Peppera, o smaku truskawki i śmietanki. Czy kogoś porąbało, kurde? Nie wiem, kto normalnie takie coś kupuje? Co? O co ci chodzi, kurde? Już słuchajcie. Ja niby 20 złotych płacę za normalnego energię. W sumie racja, no ale wiecie, ale... To jest doktor Pepper! A tam to jest warte! Jak poczekam trochę, to nabierze wartości! No i kurde, weź rozmawiaj z nim. Ale racja, no... Ja powinienem być ostatnią osobą, która mówi o jakimkolwiek przepłacaniu za jakiś napój, kiedy ja kupuję napoje energetyczne o naprawdę dużych wartościach. Ale siemano ekipo, witam was serdecznie przy drugim Dr. Pepperze. 20 minut minęło przy okazji nagrywania pierwszego doktora Peppera. Smaki zdążyły wywietrzeć. Teraz mamy naprawdę bombę z Ameryki. Z tego pięknego kraju, gdzie napoje są naprawdę popierdzielone. To już jest design taki typowy dla doktora Peppera. Jedyne co się zmienia, to jest właśnie taki truskawkowy krem. Przejmujący ten dół puszki. Sam design jest po prostu no basicowy. No co ja mogę powiedzieć, basicowy, jeżeli chodzi o doktory Peppery. Jeszcze ten stary, bo te nowe doktor Pepperowe puszki w Polsce co wyszły, mi się wydaje, że to są nowe doktor Pepperowe puszki, są po prostu, kurczę, no nie powiem, że brzydsze, ale no nie ma już od nich takiej typowej, kurde, doktor Pepperowości. Jakby można było to nazwać tak. Dobrze, sprawdźmy to wszystko. Z tej perspektywy mamy tutaj bardzo uwielbiany przez wszystkich składnik. Zaraz do niego dojdziemy. W sumie mógłbym tutaj powiedzieć, że doktora Peppera produkuje Seven, ale u nas produkował Schweppes. No to też jest różnica. Jestem ciekaw, czy ten wiśniowy byłby jakkolwiek inny w smaku. Ale nie będę wydawał kolejnych 9 zł, do sorry. Wydasz pewnie 20. Dobra, cicho mi tam! Woda gazowana, high fructose corn syrup. Syrop kukurydziany, wysoce przetworzony, niesamowicie popierdzielony, kurde. To jest składnik, który budzi największe kontrowersje na rynku amerykańskich napojów. Bądźmy szczerzy. Barwnik karmel, pewnie amoniakalno siarczanowy, ale nie wiem jak to kurde stwierdzić też. Naturalne i sztuczne aromaty, benzoesan sodu, oczywiście. Kwas fosforowy, jakbym miał to tak nazwać, jak coś to sorry, jakbym przekręcił coś. Kofeina jako aromat, również. Fosforan sodu i tyle. Wartości odżywcze 150 kcal, żadnych tłuszczów, 55 mg soli, 40 g węglowodanów. I właśnie to, co chciałem wam wczoraj przytoczyć, ale jednak chciałem to zachować dla was. Dla was to będzie oczywiście wczoraj, a dla mnie 20 minut temu, ale 39 gramów cukru tutaj. Cała puszka ma 355 ml, więc stary, 39 gramów dodanego cukru. Mind blow! I ja już kurde kumam, dlaczego Ameryka jest taka... Nie obrażam mi kogoś jak coś, żadnego białka. Możemy to otworzyć i sprawdzić. Jestem ciekaw, czy będzie się jakkolwiek różniła w smaku od wersji polskiej produkowanej przez Schweppes. No, ciekawe to będzie. Na pewno. Czy naprawdę będzie też intensywniejsza w smaku, czy będzie takie 50-50 z samym smakiem doktora Peppera? Sprawdzimy to też spokojnie. Wow! Tu już kompletnie jest inny zapach. Tutaj można wyczuć i śmietankę, i truskawkę. Takie truskawkowe lody, jakbyście powąchali, takie już leciutko rozpuszczone.
bo te świeżo wyjęte z zamrażalnika to raczej no nie dają takiego fajnego, przyjemnego zapachu. Co najlepsze, nie można wyczuć doktora Peppera w ogóle. Więc to jest też ciekawe. Kolorystycznie pewnie będzie właśnie taki pod kolor coli, dlatego że no cóż, najczęściej doktora Peppera można porównać do właśnie takiej coli, więc sprawdźmy. Oczywiście. Mógłbym powiedzieć, że jest troszeczkę jaśniejszy. Albo po prostu słońce mi padło tutaj tak niefortunnie. Zwyczajny kolor doktora Peppera, co można tutaj innego powiedzieć? Sprawdźmy te High Fructose Corn Syrup Bombę. No, jestem ciekawy, czy naprawdę tutaj będzie taka, no nie powiem, że katastrofa, słodka, ulong, ulep i tak dalej, czy będzie naprawdę przyjemne do picia. Uhuhu. No mogę powiedzieć, że kompletnie inne wrażenie w tym amerykańskim doktorze Pepperze. Może tu chodzi o ten profil smakowy, ale kurde, mamy tutaj o wiele więcej kurde smaku takiego drugoplanowego, tak powiedzmy. Nad smakiem doktora Peppera. Jakbym mógł powiedzieć, to naprawdę tego samego smaku doktora Peppera jest mało. Chyba że te europejskie doktory Peppery są tak słabe w smaku, że nie będę nic mówił. Ale gazowane są za to kurde porówni. No i sam smak, kurde, te truskawkowe lody. To jest to, co ja mogę powiedzieć. To nie jest żaden truskawkowy shake, żadne truskawkowe nic. To są truskawkowe lody. I to naprawdę takie przyjemne do picia. Nie za słodkie, choć rozwodnione. Samego smaku doktora Peppera z Ameryki nie znam, więc dlatego jakbym się miał posłużyć tym smakiem europejskim, to jest chyba kompletnie co innego. I tego jest tak około 30 bądź nawet 25% do samego smaku tych truskawkowych lodów, truskawki i śmietanki, jakby to można nazwać, to będzie takie 75% do 80%. To jest właśnie, kurde, cały ten smak. I powiem wam, że jeżeli wiśnia byłaby na tym samym poziomie, jak właśnie to będzie kurde naprawdę ten, ale chyba ja bardziej tą wiśnię doktor Pepperowo polską będę bardziej preferował. Dlatego, że po pierwsze mamy tutaj do dyspozycji napój, który jest jakby to nazwać? Który ma po prostu w sobie stary, dobry smak doktora Peppera i ta wiśnia nie narzuca się tak bardzo. A tutaj mamy bombę smakową o smaku truskawki i śmietanki, a tego doktora Peppera jest naprawdę mało. No, tak bym mógł to nazwać, więc według mnie to by było na tyle, bo już widzę, że 10 minut minęło. To jest fajny smak, żeby raz go spróbować i nie mieć z nim już więcej nic wspólnego. Mógłby być kurde lepszy, jasne, mógłby być lepszy, ale kurde więcej, jakby więcej dodano smaku samego doktora Peppera. Na razie ja robię sobie przerwę, idę sobie coś porobić, zobaczymy, bo naprawdę te dziwne napoje są naprawdę dziwne i ja się powoli zaczynam nakręcać. Niech ktoś zatrzyma tę karuzelę rozpędzoną, bo jeszcze rozpierdzieli się gdzieś. Sytar, naprawdę, ty to masz jednak nienormalne powiedzonka, kurde, naprawdę.